Pozyskane z odpisów podatku PIT środki to dla Głogowskiego Hospicjum spory zastrzyk gotówki, który przybliża do rozbudowy placówki, a potrzebę tego widać każdego dnia. W tej chwili na stanie mamy 21 osób, 21 pacjentów, a widzimy, że te potrzeby są ogromne, że cały czas pacjenci czekają w kolejce. Są to różni pacjenci z okolic Głogowa, ale również z powiatu polkowickiego, z powiatu lubińskiego, z okolic Nowej Soli, ponieważ w Polsce nie ma rejonizacji, jeżeli chodzi o usługi zdrowotne, więc tak naprawdę każdy pacjent, który mieszka tutaj w naszym rejonie, ma taką możliwość, żeby złożyć skierowanie i tutaj w naszym hospicjum być. W planach jest dodatkowych 20 łóżek, dlatego każde pozyskane środki są ogromnie ważne. Bardzo dziękujemy. Wiemy, że wszystkie takie usługi medyczne są finansowane tutaj u nas przez Narodowy Fundusz. Ale te potrzeby są ogromne, bo jesteśmy tutaj młodym hospicjum, tak jak widzimy, jesteśmy w pięknym ogrodzie, meble tutaj, kwiaty, to wszystko są pewne koszta, które trzeba inwestować, żeby to miejsce było fajne. Tak samo wolontariusze, żeby oni mogli miło spędzać czas z pacjentami, żeby ci pacjenci czuli się jak w domu, żeby była odpowiednia atmosfera, to są dodatkowe środki, które trzeba inwestować, a których Narodowy Fundusz nie pokrywa. W tym roku na konto Fundacji Głogowskich Hospicjum wpłynęło blisko 500 000 zł z podatku PIT. To ponad 100 000 zł więcej niż przed rokiem.